Dorotynieci, chciałam Was przywitać tutaj w naszej szkole. Jesteście pod 1 września, ale dzisiaj będziecie pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Mam nadzieję, że te 8 lat, które spędzicie w naszej szkole, będą dla Was nie tyle, że się dużo nauczycie, ale też i będziecie się bawić, będziecie mieć dużo znajomych, koleżanek, kolegów i nauczycieli, którzy Wam wszystkim pomogą. Też liczę na to, że uda nam się ten rok szkolny normalnie uczyć się. Wy nie byliście w zeszłym roku w szkole, ale było już nauczanie zdalne. I mam nadzieję, że przez cały rok uda nam się chodzić do szkoły i cały czas, żebyście mieli ze swoją panią lekcje. Takie normalne. Ale żeby mieć te lekcje, co musimy, o czym musimy pamiętać? Mieć zawsze co? Maseczki. Tak, właśnie. I grzecznym trzeba być, oczywiście, ale musicie, kochani, maseczki mieć, żebyśmy jak najdłużej mogli chodzić do szkoły i z panią Danusią mieć lekcje. I dzisiaj zaraz sprawdzę, słucham cię, kochani. Nie można jeszcze rozmawiać. No oczywiście, na lekcjach nie można rozmawiać, trzeba być grzecznym i... Trzeba szanować nauczycieli. Szanowni, jak najbardziej, bardzo mi się to podoba. Tak, słucham? Tak, na przerwach można mówić, bawić się, a na lekcji słuchać pani. I słucham ostatnio. Trzeba dezynfekować ręce. Właśnie, zauważyliście, że jak wchodzimy do szkoły, to z każdej strony mamy te płyny, trzeba rączki dezynfekować, żebyśmy naprawdę byli zdrowi. My, wasi nauczyciele i oczywiście wasi rodzice, bo to, żebyście nic nie przynosili. Także życzę wam powodzenia w tej szkole, żebyście naprawdę po tych 8 latach, które tu spędzicie, mile wspominali i szkołę, i nauczycieli, których poznacie jeszcze później w starszych klasach innych. A teraz bym chciała zobaczyć, co wy przygotowaliście na dzisiaj. Nawet na...
nadszedł ten czas, że pani dyrektor może pasować. Tak jak wysłuchałam waszego krótkiego programu artystycznego, uważam, że jesteście gotowi, żeby naprawdę stać się uczniem klasy pierwszej B Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze. Pasuje ci na ucznia klasy pierwszej. Pasuje ciebie na ucznia klasy pierwszej. Pasuje ciebie na ucznia klasy pierwszej. Pasuje ciebie na ucznia klasy pierwszej. Pasuje na ciebie na ucznia klasy pierwszej. Pasuje 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 ciebie na ucznia klasy pierwszej. Musi zmieszczać. Pasuje ciebie na ucznia klasy pierwszej. Proszę teraz ten rząd zajmij się rzędami. Może tak, teraz ci, którzy są w drugim rzędzie, staną w pierwszym rzędzie, staną. Wszystkie dzieci z drugiego rzędu staną do przodu. Pięć dużych kroków. Pięć dużych kroków, dzieci z dużego rzędu. I teraz podnieś, wyrównaj, wyrównaj się, żeby było ładnie. Równiutko, żeby pani dyrektor mogła rozpracować. A my grzecznie stoimy i czekamy. No to dobrze. Pasuje ciebie na ucznia klasy pierwszej. 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 Pasuję ciebie na ucznia klasy pierwszej. Pasuję ciebie na ucznia klasy pierwszej. Pasuję ciebie na ucznia klasy pierwszej. Uśmiechnij się. No. Pasuję ciebie na ucznia klasy pierwszej. 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 Dziękuję bardzo, dziękuję pani dyrektor. Zrobimy trzy kroki do tyłu. A do przodu wyjdą dzieci, które miały już teraz podać, tak? Proszę. Mamy, słuchajcie, dwie panie dyrektor. Pani dyrektor Jola i pani dyrektor Halinka. I my chcieliśmy w imieniu wszystkich dzieci na pani ręce złożyć życzenia nauczycielom z okazji ich święta. Proszę, słucham. Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy panom dużo szczęścia i dużo uśmiechów i dużo cierpliwości do dzieci. No i życzymy bardzo. I co, zaśpiewamy coś panią? Yeah.
przeproszenia, zapomniałeś jak masz. A teraz drugi antek, ale ja. To jeszcze jeden czeka. Kacper. Śmańczyk, bo nie wiem, czy dwóch jest. Jest dwóch. Dwóch? Proszę. I ta słowa. Tak jest.